Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedyś amerykańskie fabryki uciekały za granicę, a teraz amerykańskie fabryki uciekają z północy na południe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o bardzo często zdemonetyzowanych filmikach. No północ i południe to jest ciekawa sprawa w tej Ameryce, no bo jak słyszeliście, czy czytaliście, czy wiecie coś na temat tej wojny secesyjnej, czyli wojny odłączeniowej, no to była 1862 rok, trwała 3-4 lata. No to północ to była uprzemysłowiony teren, uprzemysłowiona część Ameryki. To byli w zasadzie republikanie, to byli konserwatyści, to byli no, ludzie, którzy mieli przemysły, no bo tam te 13 kolonii, no to właśnie była ta Nowa Anglia, no też północno-wschodnie wybrzeże. To tam było dużo maszyn, inżynierii i tak dalej. Południe dla odmiany, no to byli demokraci. Właściciele niewolników, no to byli demokraci. Całe południe, no to było demokratów. Południe co potrzebowało? No nie było wtedy tych kombajnów, nie było wtedy różnych maszyn do przesiewania tej bawełny, tych nasion. To trzeba było w polu chodzić i zbierać, kosić i tak dalej. No to na całym świecie to tak było, tak? To w Polsce, w Rosji to też wszystko to rolnictwo, no to były kosy, jakieś lemiesze, jakieś pługi, tego rodzaju rzeczy. No ale północ była republikanie, południe demokraci. Demokraci się zmienili dopiero w latach 1960, kiedy się przekwalifikowali z byłych właścicieli niewolników na polityków, którzy chcieli się opiekować no, w zasadzie czarnymi. No i dlaczego północ wygrała? No, północ wygrała dlatego, że miała przemysł, że była w stanie produkować broń. Wszystkie te Winchestery, te wszystkie Colty, to były produkowane w tych fabrykach, na obrabiarkach, na tokarkach na północy. Na południu nie było tego sprzętu. Na południu nie było między innymi metalu, stali. Także, przepraszam, także nawet jak się popatrzy na broń, jaką używało południe, no to wszystko była broń importowana albo z Anglii, albo z Francji. Nawet produkowali na południu, ale większość tych rewolwerów, które były robione, no bo to były na proch czarny, to trzeba było tak załadować, wbić tą kulę, no i strzelali do siebie. Tam 500 tysięcy białych zginęło w czasie tej wojny secesyjnej. No ale nie byli w stanie uzyskać stali, także robili to z brązu, z miedzi. Z brązu w sumie te ramy. Także to pokazuje, że północ była przemysłowa, południe była farmerska. No dzisiaj się troszeczkę to wszystko zmienia. Dzisiaj właśnie fabryki przenoszą się na południe. Dlaczego się przenoszą na południe? No bo północ się wściekła. Północny wschód to się wściekł. To jest po prostu jeden wielki socjalizm, antykapitalizm, antywolny rynek, ci urzędnicy z budżetówki, ci politycy z budżetówki, no po prostu traktują przemysł, czy ludzi, którzy zarabiają, jako wrogów, albo jako po prostu świnia do krowa do dojenia. No i fabryki uciekają. Caterpillar, no to jest ta wielka firma, która robi najróżniejsze ciężki sprzęt. Buldożery, spychacze, ciągniki, robi silniki
do ciężarówek 12-18 cylindrowe, to potężne sprawy robi silniki też dla statków. No i oni się przeprowadzają się z Iliano i z tego socjalistycznego Iliano już do Teksasu. Także że ilość tych fabryk zaczyna być coraz większa na tym właśnie południu Stanów Zjednoczonych i na południowym zachodzie. Kompanie widzą, że tam łatwo im się rozrastać. Patrzą, że tam jest coraz więcej wykwalifikowanych ludzi. No, nieruchomości są sporo tańsze, także Teksas, Floryda i Arizona. No to oni przez ostatnie 5 lat, no to wzrosło bardzo, bardzo dużo. Floryda, no to około 60-70 tysięcy, Teksas 40, Arizona tam ze 30. Także to wszystko wzrasta. No a kto traci? No tracą komuniści. Nowy Jork nie jest to miejsce dla fabryk i dla przemysłu. Stracili około 30 tysięcy. Washington, Illinois, Massachusetts, Ohio, no to też stracili dziesiątki tysięcy miejsc. Także no jest ten przesuw. Jest ten przesuw, no bo ludzie widzą, że jednak te antykorporacyjne, antyprzemysłowe działania polityków i urzędników, no to nie są dobre. Ford Motor, no to oni wydadzą 11 miliardów razem z fabryką południowo-koreańską i zbudują cztery fabryki w Tennessee, w Kentucky, czyli to jest tak na południu, środkowe Stany Południowe, przepraszam, no i będą tam robili jak zwykle baterie do samochodów, no i samochody. Toyota również będzie budowała, no i wyda około 1,5 miliarda dolarów w północnej Karolinie, także to też są te sporo pieniądze. No fabryki się też otwierają w Teksasie. No w Teksasie to jest dużo krów, przemysł mleczarski jest dosyć spory, także fabryka Leprino otwiera prawie miliardową fabrykę mozzarelli. Także ten Teksas będzie miał jedną wielką fabrykę mozzarelli. Novelis, no to jest firma, która robi aluminiowe te blachy, cienkie blachy aluminiowe dla wszelakiego rodzaju puszek do piwa czy do Coca-Coli. No i to jest jedna z największych inwestycji w ciągu ostatnich 40 lat w Ameryce właśnie na temat tego aluminium. Tak jak wspominałem, no to tam zaczynają się pojawiać wykwalifikowani ludzie, nieruchomości nie są tak wariackie jak na północy, system edukacyjny jest lepszy, uczciwszy, nie jest tak nafeszerowany tym komunizmem i tymi wszystkimi zboczeniami lewackimi, tak jak na północy. No Stany Południowe dają też ulgi podatkowe, zachęcają, żeby fabryki przyjeżdżały. No tam później wszyscy pracownicy płacą te podatki od dochodu i tak dalej. Wydają pieniądze naokoło, także to tym Stanom się to wszystko opłaca. Mają najróżniejsze kredyty podatkowe i tego rodzaju zachęty. No dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ten margines dochodowy, no to jest dosyć mały w tych fabrykach. To w sumie jest bardzo ciężko zarobić jakieś pieniądze.
firma Steelcase, oni robią najróżniejszego rodzaju meble, nie tylko stalowe, no to oni są, teraz są w Michigan, no ale też się przesuwają na południe, do Alabamy, do Athens w Alabamie, no i teraz też pozakładali fabryki w Teksasie, w San Diego, nawet też trochę poszli do Meksyku, ale starają się trzymać większość produkcji w Ameryce, no bo mówią, że no transport transportem, ale produkują te meble tam, gdzie są klienci, a w tym w Grand Rapids w Michigan, no to nie ma tak dużo klientów. Caterpillar się będzie przeprowadzał na przedmieścia Dallas w Teksasie, także w Deerfield, w Illinois, no to tam chyba 230 osób straci pracę, no albo się przeprowadzi po prostu do Teksasu. Także w Illinois Caterpillar no, redukuje miejsca, teraz jest 17 tysięcy, parę lat temu było 23 tysiące, także przez 10 lat 1/4 tych zatrudnienia zniknęła. No ale to wszystko jest tylko dlatego, że ta polityka ekonomiczna, ta stanowa, po prostu politycy i urzędnicy się rozbestwiają. Caterpillar inwestuje dosyć dużo, między innymi w północnej Karolinie zainwestował w fabrykę produkującą silniki w Mississippi, zainwestowali setki milionów na regenerację silników. Także to wszystko po prostu działa bardzo dobrze. Teraz no, produkcja w Ameryce no, już w zasadzie powraca do tych czasów sprzed paniki. Teraz trochę nawet wzrosła. Fabryki dodają linie produkcyjne, dodają nadgodziny, przyjmują nowych ludzi. Także to wszystko jakoś się odbija od dna. Te dwa lata, które zostały zmarnowane za tej paniki, po prostu to już się zmienia. No, Główny Urząd Statystyczny Amerykański zdecydowanie dane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że jest przesuw populacji. Teraz ten cała ta średnia ważona, jeżeli można powiedzieć, geograficzna populacja, to teraz się przesunęła na zachód, jest mniej więcej w południowym Missouri. Także ten ilość ludzi się przesuwa. No, trzeba pamiętać, że w Ameryce wybory wybiera około 3% powierzchni Ameryki. Także na 3% Ameryki mieszka 50% populacji, która głosowała ostatnio. No, w każdym razie mówią, że głosowała na Bidena. Główny Urząd Statystyczny również podaje, że 15 najszybciej rozwijających się miast, no to jest w zasadzie na południu Stanów Zjednoczonych. No, te południe było już dosyć atrakcyjne dla dużo kompanii inwestycyjnych przez jakiś czas. Także Arizona, Nowy Meksyk, Teksas, Oklahoma, no to oni produkcja wzrasta dużo szybciej niż gdziekolwiek inaczej. Można powiedzieć, że ten wzrost ilości fabryk, no to nie jest to, że to
cała suma ma się zebrać do zera, tak? Także to niekoniecznie znaczy, że jak gdzieś powstanie fabryka, to gdzieś musi znikać. No, sporo teraz fabryk zaczyna być sprowadzana z powrotem do Stanów Zjednoczonych, no, szczególnie z Chin, no bo tam jednak te nieprzyjemności polityczne, ekonomiczne nastąpiły. No i przestali, Chiny nie są tak atrakcyjne już, jak były w latach 1980, kiedy tam faktycznie ci Chińczycy pracowali za miskę ryżu i byli bardzo zadowoleni. No teraz się rozbestwili, no i stawiają żądania. General Motors, no oni akurat nie idą na północ, także oni będą w Michigan budowali fabrykę za 7 miliardów. Intel również zostaje na północy, no bo w Ohio będzie produkował fabrykę półprzewodników. Arizona jest bardzo, bardzo atrakcyjna właśnie dlatego, że ma jakieś łatwiejsze regulacje, pogoda jest dosyć dobra. No, sporą rolę w tym wszystkim gra brak zimy. Zima na północy, kiedy jest lód, śnieżyce, kiedy są różne zawirowania, no to zdecydowanie miesza. Dużo ludzi nie jest w stanie mieszkać na południu, no bo jest za gorąco, no ale dzisiaj, jeżeli ludzie mają klimatyzację, klimatyzację w samochodach, w biurach, w fabrykach, także to nie jest nawet w tych fabrykach, no to nie jest już jakieś takie gorące piekło, dlatego te wszystkie przepisy podatkowe, ciekawszy klimat, tańsza produkcja, no wynagrodzenia są też atrakcyjne, no bo wszystko jest tańsze, no to i pensje są mniejsze, no i tam na południu nie ma, tam na południu istnieje coś takiego jak prawo do pracy. Prawo do pracy, co to znaczy? No to znaczy, że ludzie nie muszą należeć do związków zawodowych, no bo związki zawodowe w Ameryce, no to jest w zasadzie państwowy terror. Tam firmy produkujące samochody to właśnie zniszczyły przemysł amerykański, bo te wszystkie samochody produkowane w amerykańskich fabrykach, no to były po prostu za drogie, nieprzydatne, niewydajne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Toyota ma parę fabryk w Stanach Zjednoczonych i Toyota amerykańska kompania produkuje w Ameryce, w Stanach, tam gdzie nie ma związków zawodowych i dlatego samochody w Ameryce były tańsze. Także południe jakoś jest bardzo atrakcyjne. Ludzie decydują nogami, przeprowadzają się na południe z tych komunistycznych północnych Stanów. No te północne Stany też dostają w zasadzie, no zwariowały, dlatego ludzie mają wybór i zmieniają i tam dlatego fabryki zaczynają powstawać na południu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli jesteście na południu, no to głosujcie na konserwatystów. Tam z reguły są konserwatywni, są normalni, nie ma tego wariactwa lewackiego. No ale gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że widzicie, mam nadzieję, że obawiacie się, że benzyna będzie po 6 dolarów, no ale minister energii w Ameryce powiedziała, że to i tak jest, nie jest tak źle w Ameryce, bo w Brazylii już jest 6 dolarów za galon. Także takich wariatów ma Ameryka dzisiaj w ministerstwach. Także kiedy będziecie głosowali w listopadzie, zdecydowanie nie głosujcie na wariatów lewackich. Zdrowia dla normalnych.